Kto nie zna słynnego klaskania z utworu Niech mówią, że to nie jest miłość Piotra Rubika? Dużo można o Piotrze opowiadać. 13 sierpnia zaprezentował w Kielcach swoją ostatnią płytę Kantata Polska. Komponuje także dla innych. Na przykład dla Edyty Górniak napisał wspólnie z Jackiem Cyganem przebój Dotyk. Ale uwaga! Zamyka fortepian i... Bardzo często się to spotyka z wielkim zdziwieniem. Ja na co dzień bardzo mało słucham muzyki. Praktycznie w ogóle nie słucham muzyki. Nie chcę sobie zaśmiecać głowy. Muszę mieć czysty umysł, żeby pisać coś własnego. Nie ma znaczenia dla mnie tak naprawdę gatunek, rok powstania i tak dalej. Jeśli utwór jest dobry, to z przyjemnością go wtedy słucham. Czy jak siadasz do instrumentu, do fortepianu, do pianina, to już wiesz, że to będzie przebój? Jak się pisze przebój? Nigdy nie wiem, czy piosenka stanie się przebojem, czy nie. Nie ma żadnej recepty na pisanie przebojów. Ja mam na to taki po prostu sposób, że staram się pisać piosenki dobre. Piszę to, co mi w duszy gra. Piszę niezależnie od tego, co się stanie dalej z tym utworem, żebym ja był z niego zadowolony. I czy to będzie przebój, czy nie, to kompletnie nie zależy ode mnie, więc nie ma sensu według mnie pisać piosenki z myślą, ach, muszę zrobić przebój. Nie. Trzeba pisać piosenki takie, jakie się czuje. Trzeba pisać o tym, co w duszy gra. I jeśli to będzie dobre, jeśli będzie szczęście, jeśli publiczność to pokocha, to wtedy będzie to przebojem. Jak nie, to będę przynajmniej zadowolony, że napisałem utwór, który bardzo mi się podoba. Nigdy nie wiem tego, co będzie hitem. Państwa ulubione piosenki Piotra? Jest wybór, bo Rubik ma w swojej dyskografii 13 autorskich płyt. A w ich tworzeniu pomaga mu m.in. pisząc libretta i teksty Zbigniew Książek.